To powiedzmy o inwestycji, ile kosztowała, czy ona już w ogóle działa. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy procesy kremacji i ruszyła, myślę, że największa inwestycja w ostatnim czasie w Grudziądzu. Z popielarnia ludzkich zwłok za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami w Grudziądzu została wybudowana. Działamy już, już spopielamy zwłoki. Inwestycje realizowała firma Rembut z Grudziądza, wyłoniona w ramach przetargu. Inwestycja kosztowała 2 miliony 300 zł, sfinansowana z własnych środków MPGN-u. Projekt był już sporo zarządzony kilka lat, przygotowywaliśmy się już od kilku lat do tej inwestycji. Projekt był wykonany w firmie w Toruniu. Według tego projektu została wybudowana spopielarnia. Została dobudowane całe pomieszczenie spopielarni. Póki co jest wprowadzony jeden piec najnowszej technologii, jedyny taki w Polsce. Mamy taką informację tutaj z firmy. Docelowo jest jeszcze miejsce do drugiego pieca. Spółka przymierza się do tej inwestycji, ale jeszcze nie w tym czasie. W tej chwili znajdujemy się w sali audiowizualnej dla rodzin zmarłego. Na ekranie można oglądać moment wjazdu do spopielarni. Piec opowiemy już bezpośrednio na miejscu. Tutaj nasz pracownik opowie o piecu. 700 zł kosztuje spopielenie ciała. Zakłady pogrzebowe z Grudziądza już u nas spopielają ciała. W chwili obecnej trwa tutaj rozpropagowanie naszej spopielarni również w okolicznych miastach. Przewidujemy dziennie, tyle ile tutaj piec jest w stanie zrobić 3 spopielenia dziennie. Nazywam się Marcin Kościk, jestem pracownikiem MPGN-ów jako pracownik spopielarni i zajmuję się procesem spopielania ciał. Tutaj Państwo widzicie. No właśnie, niech Pan opowie, tutaj za piec, jak to działa wszystko, To jest piec hiszpańskiej firmy Calfirsa Duval 3, najnowszej generacji. Tak jak mówiłem, służy do spopielania ciał. Cały proces zaczyna się tutaj na tym urządzeniu hydraulicznym, który podnosi trumnę i po odpowiednich funkcjach cieplnych pieca możemy wprowadzić trumnę do pieca i rozpocząć proces. Jak długo trwa spopielanie zwłok? Jest to uzależnione od ciała, jest to indywidualne. Ogólnie do 2 godzin. Trumna może być drewniana, czyli taka standardowa, pospolita, a jeżeli nie ma takiej konieczności, może być zwykła papierowa. Posiada 2 reaktory, takie, które po prostu dopalają te wszystkie środki niebezpieczne, wszystkie substancje, które zostają po spopieleniu z ciała. Generalnie nie ma żadnych odpadów, emisji w sumie do środowiska. I myślę, że to jest taki generalny, główny powód, nie? Rozumiem, że obsługa nie była skomplikowana, czy Państwo musieli się długo uczyć tego, nie wiem, szkolić? Nie, obsługa jest bardzo prosta. Generalnie każdy, kto obsługuje smartfona, w stanie uruchomić takie urządzenie. Zagłębiając się dalej w te procesy, tam już jest troszeczkę takich parę rzeczy, ale nie jest to skomplikowane, jest to do po prostu z realizacji. A ile Państwo już ile kremacji było przeprowadzonych? 2. Instruować? Może Pan też mówić, co Pan mógłby robić. Dobrze. Generalnie uruchamiam urządzenie, następnie wjeżdżam tu takim specjalnym wózkiem przystosowanym do transportu trumien i podnoszę wózek do góry. Wygląda to właśnie w ten sposób. Jest to hydrauliczny system, także pewny, niezawodny. Oczywiście to robię w takim dużym uproszczeniu. Tam są takie łapki, które łapią trumnę, po prostu tego już nie będę pokazywał. Następnie, jeżeli system pokaże gotowość do jakby przyjęcia ciała do pieca, to pojawi się odpowiedni komunikat i wtedy wprowadzamy trumnę do pieca, otwierając oczywiście włas. Opuszczam trumnę, która zostaje tam na tych odpowiednich podporach i wyjeżdżam.
cały proces następnie odbywa, jest monitorowany przy pomocy komputera.